Mieszanki. Jesteśmy znowu u Basi Publińskiej. Tym razem Basia opowie nam o metodzie pracy z obecnym wcieleniem, nazwaną przez nią clearingiem, kiedy cofamy się do naszego życia. Ja sama doświadczyłam tej metody i powiem, że nie przypuszczałam, że moja praca wywarła na mnie tak negatywny wpływ. Myślałam, że negatywny, ale że aż tak i że tyle schowałam tam emocji, w życiu bym nie przypuszczałam. Więc sama metoda wywarła na mnie bardzo, bardzo pozytywny wpływ. No oczywiście po tej sesji czułam się dużo lżejsza. A tutaj może Basia powie dokładniej o tej metodzie. Komu, dlaczego, po co. Bo właśnie zazwyczaj, jeszcze powiem, sorry, że zazwyczaj wiele osób ignoruje obecne wcielenie, jakby tylko problemy były przyniesione. Nie, to z poprzedniego wcielenia, to od przodków. Natomiast tak jak sama doświadczyłam, potężna trauma wiązała się z moją pracą. Ale ja uściślę, że clearing również potrafi czyścić wzorce przekonania i problemy wyniesione z poprzednich wcieleń i wzorce rodowe odziedziczone po przodkach. Można zastosować jakby metodę clearingu w różnych celach, żeby doszły w różnych intencjach. Natomiast opowiem króciutko, czym jest clearing. Jest to taka moja autorska kompilacja kilku metod terapeutycznych, które stosowałam od lat, mianowicie metoda regresji, metoda oczyszczania energii chirurgią fantomową, praca z przemodelowaniem, z przeprogramowaniem mentalnym, wzorców mentalnych, praca z matrycą energetyczną. Ponieważ jak ktoś ma jakiś problem, to użyć na nim kilka razy, kilku odrębnych metod, jest to trochę trudne, uciążliwe i zbyt długo trwa. Wymyśliłam metodę, która łączy to wszystko w jednej pigułce. Wyciąga te najistotniejsze rzeczy z tych wszystkich metod i jest to zaproponowanie danej osobie takiego gruntownego resetu w jakimś temacie. Doświadczyłam. Tak, w jakimś temacie i nigdy nie wiemy, do czego nas to zaprowadzi, ponieważ clearing polega na wyczyszczeniu pewnego programu, który bardzo często jest nieświadomy, a rzutuje negatywnie na naszym życiu. Każdy z nas jest zaprogramowany na milion sposobów. Programowani jesteśmy od życia płodowego, przez wszystkie autorytety, szkołę, ambonę, rodziców, telewizję, prasę. Teraz internet nas świetnie programuje, ponieważ programuje nas to, co jest autorytetem, wybranym świadomie albo narzuconym z zewnątrz, bo rodzice programują nas bardzo często bez naszej zgody na to. Tak, bo do 4 czy tam do 7 lat łapiemy wszystko, co nam powiedzą. I te programy działają w naszym życiu bardzo często destrukcyjnie, ale nie zdajemy sobie z nich sprawy, tylko wspinamy się pod górkę. Cały czas mamy pod górkę, cały czas obijamy się o jakieś granice, płoty, problemy. I oczywiście jest bardzo wiele metod likwidowania tego typu przeszkód na drodze życiowej, przeprogramowania, odpinania programów. Clearing jest jedną z ciekawszych metod. Powiem Wam, jak na to wpadłam. Mianowicie sama też wiele lat pisałam afirmacje. Zapisywałam takie tony zeszytów, które potem płonęły w ognisku. Robiłaś tak, jak pisało w książkach. Dokładnie tak, jak pisało w książkach. Zapisywałam setki kart afirmacji, które miały za zadanie wprowadzić pozytywne zmiany w moim życiu, ale jakoś tych pozytywnych zmian nie oglądałam albo w tak mizernym stopniu, że byłam absolutnie niezadowolona. Wkład pracy nie równał się absolutnie efektom tego, co doświadczałam. Bo ta metoda promowana od wielu lat pozytywnego myślenia jest jakby, nie powiem, że jest zła absolutnie, ale jest niewystarczająca.
ponieważ samo tylko pozytywne myślenie, jeżeli pozostaje tylko na poziomie mentalnym, świadomego umysłu, przypomina trochę taką walkę. Pozytywną myślą próbuję przepchnąć negatywną myśl, wyprzeć ją. Tak się napinam i pomnażam te afirmacje pozytywne, żeby nabrały tyle mocy, żebym zdołała wypchnąć tę myśl negatywną. Silniejsza od negatywnej. Natomiast jest to długotrwałe, jest to ciężkie i jest to jakiś rodzaj walki wewnętrznej. Natomiast negatywne programy nie mają tylko postaci myśli. One są również pewnymi emocjami, związane z pewnymi emocjami, z konkretnymi wydarzeniami, które są ich źródłem. I one również mają swoją postać energetyczną. Myśli i emocje mają swoje formy energetyczne w naszym ciele energetycznym. I clearing jest metodą, która pracuje na tych wszystkich poziomach równocześnie. Czyli równocześnie przeprogramowujesz dany program, tak jak próbują to robić afirmacje, czyli wprowadzając nową myśl, nowy pomysł na siebie, nowy wzór, według którego chcesz funkcjonować, w miejsce starego destrukcyjnego. Ale równocześnie zdejmuje się formę energetyczną tego programu, który w tobie funkcjonował tyle czyli lat. Czyli te korzenie. Tak, ale formę energetyczną, ale do korzeni idziemy skanując podświadomość, bo w metodzie clearingu używa się takiej specyficznej formy skanowania podświadomości, żeby wychwycić, gdzie jest źródło, gdzie się to zaczęło. Bardzo często źródło jest w okresie, którego się zupełnie nie spodziewamy, albo nie pamiętamy świadomie, na przykład w okresie życia płodowego, albo w bardzo wczesnym dzieciństwie wydarzyło się coś, co zaowocowało programem, który w dorosłym życiu stawia nam potężne kłody pod nogami, a my nie jesteśmy w stanie świadomie, analizując nasze życie i jakby analizując wspomnienia, nie jesteśmy świadomie w stanie tego dotrzeć. Możemy do tego dotrzeć, kiedy uruchomimy podświadomość, zaczynamy ją skanować w bardzo prosty sposób, w metodzie clearingu skanuje się podświadomość i w tym momencie, jak diabełek z pudełka, wyskakuje nam sytuacja, moment, dane wydarzenie lub splot wydarzeń, które spowodowały, że po wielu latach często funkcjonujemy według jakiegoś destrukcyjnego programu. I robi się z tym swoisty porządek. Metodą taką, jak się używa przy chirurgii fantomowej, oczyszcza się wszystkie formy energetyczne, które są związane z tamtymi wspomnieniami, z emocjami i myślami. Wprowadza się nowy program. Korzystamy tu z przestrzeni wariantów, wybierając sobie z nieskończonych możliwości matrycy to, czego chcemy i usuwając to, czego w sobie nie chcemy. I w ten sposób clearing to jest taka pigułka 4 w 1, już nie 2 w 1, 4 w 1, potrafi w jednej godzinnej sesji przeprogramować nam raz, a skutecznie duży problem życiowy. Stosuję tę metodę od 3 lat i muszę powiedzieć, że jest wiele osób, które widzą skutki wykonania takiej sesji clearingu natychmiast. Tu nie trzeba powtarzać wielu sesji, nie trzeba pisać tygodniami, zapisywać zeszytu afirmacji, nie trzeba podtrzymywać zbyt długo, jakby powtarzać procesu, żeby nam się utrzymał efekt. Wystarczy tylko podtrzymywać ten efekt poprzez powtarzanie sobie w umyśle swoich nowych programów, które wypracowaliśmy. Które już teraz czysto jakby mogą funkcjonować, bo jeżeli są jakieś blokady, to pozytywna myśl nic nie zrobi. Na samym poziomie tylko mentalnym to jest jeszcze za słabe. Trzeba ruszyć poziom emocjonalny, trzeba ruszyć poziom energetyczny, trzeba sięgnąć do wydarzenia, które spowodowało, które zrodziło ten program. W tym momencie mamy sprawę załatwioną. Jeżeli się wykorzeni, jeżeli się chwast wyrwie z korzeniami, no to już przestaje nam w naszym ogródku szkodzić. Często chcemy go tylko wykosić. Na tym polega clearing. Dziękuję Basiu, ty robisz tyle właśnie fajnych rzeczy, a robisz jakieś może wczasy czy coś, bo wiele osób na pewno chciałoby dłużej może z tobą pobyć, nie tylko przyjść na sesję, tylko przepracować bardziej pewne rzeczy, dogłębnie. Tak, od wielu lat prowadzę bardzo różne formy pracy, nie tylko indywidualnej, ale pracy grupowej. I najwięcej robię warsztatów weekendowych poświęconych konkretnym tematom. Warsztat z clearingiem, warsztat z regresją, warsztaty z integracją duchową. Natomiast raz do roku, zawsze latem, zabieram chętne osoby na tydzień w góry i tam jest tydzień takiej bardzo intensywnej pracy z tymi właśnie tematami i tymi metodami, o których tutaj powiedziałam.
Tego lata również są, ale są to warsztaty typowo dla kobiet. Czyli mężczyźni niemile widziani? Typowo program jest dla kobiet przeznaczony. Mężczyźni są zawsze bardzo mile widziani na wszystkich warsztatach, ale tutaj jest program typowo dla kobiet, ponieważ kobiety w tym momencie bardzo potrzebują wyczyszczenia i uzdrowienia różnych, wielu ran, które się pokoleniowo wręcz w tym żeńskim rodzie pojawiły. I te warsztaty będą w pierwszym tygodniu sierpnia. Praktycznie grupa jest zebrana, zostało mi już chyba ostatnie wolne miejsce, jakby ktoś miał życzenie na jedno, jakby któraś z dziewczyn miała życzenie, to na ostatnie wolne miejsce można się jeszcze załapać. A gdzie można się poczytać o tych warsztatach, czy w czasach, czy... Na mojej stronce Ścieżki Duszy Facebookowej albo na stronie internetowej, która jest właśnie w przebudowie, ale przez Facebooka, logując się na Basia Turlińska, można znaleźć wszelkie o mnie informacje. Ja obiecuję ze swojej strony, że pod filmikiem będzie facebookowa strona Basi, również nie tylko tym, ale dwóch pozostałych. No to na razie Basi dziękujemy, my też ruszamy w podróż. Mam nadzieję, tutaj namawiamy Basię, żeby założyła swój własny kanał, gdyż po prostu jej wiedza, umiejętności, sposób przekazu jest niesamowity, więc może ci, co ją znają, namawiajcie ją do tego. Wszystkiego dobrego. I chyba się nam namawić. Dziękuję. Dziękujemy.